Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bo Lubię i zapraszam na film o różnych książkach. Mamy tutaj jedną rzecz dla dzieci, mamy jakieś powieści, mamy książkę reportażową, historyczną, mamy coś tam o sztuce. Mam nadzieję, że te książki Was zainteresują, bo żadna z nich nie jest jakaś bardzo specjalistyczna. To są książki, których treść może spodobać się dosłownie każdemu. Zaczynamy od tej, o której mam wrażenie dość dużo się ostatnio mówi. Wobec tego muszę dołożyć swoje trzy grosze. Znaki Zodiaku Macieja Marcisza. To taka powieść wakacyjna. Zresztą sam autor mówił, że to taka książka trochę samolotowa do przeczytania w 3-4 godziny prawdopodobnie, może nawet krócej. I opowiada też o dość błahych sprawach, aczkolwiek może nie dla każdego. Dla mnie one były błahe, ale ja już jestem innym pokoleniem. Tutaj mowa o pokoleniu ode mnie młodszym, o bardziej o Milenialsach, którzy przeżywają takie pierwsze może poważne, życiowe rozterki. Mamy trzech bohaterów, ale tak naprawdę dwoje z nich najbardziej nas interesuje. Jeden to jest pisarz, pisarz młodego pokolenia, który jest już dość popularny, dość ceniony, a zabłysnął trylogią opisującą jego dzieciństwo. Dzieciństwo, które było trudne. Pisał o swoich rodzicach, o biedzie. Pisał o środowisku, które bardzo nie sprzyjało rozwojowi młodego człowieka, ale także pisał przede wszystkim chyba o sobie, ponieważ to właśnie on z tego środowiska pochodził, to on coś osiągnął, to on sam zapracował na swój własny status. I ta jego bańka, ta wizja świata, którą on stworzył, twierdząc, że oparta jest na faktach, zaczyna pękać, ponieważ Jakiś tam ze jeden ze studentów Uniwersytetu Warszawskiego postanawia zbadać jego przeszłość, postanawia pojechać do miejscowości, z której pochodzi, porozmawiać z ludźmi o jego dzieciństwie i sprawdzić, czy to, co napisał, jest prawdą. Okazuje się, że sporo powymyślał i teraz bardzo, bardzo się boi, że to wszystko pierdyknie, że cała. Ta wizja świata cały, ten swój życiorys, który wykreował, może obrócić się przeciwko niemu, i ludzie się od niego odwrócą, przestaną kupować jego książki i przestaną go wspierać. I to byłby tak naprawdę kres jego kariery. On ma jeszcze przyjaciółkę, ten, ten chłopak, z którą od lat się znają, z którą od lat się wspierają. Ta dziewczyna także dziś tam staje na rozdrożu. Ona jest w długoletnim związku z chłopakiem, niedawno się zaręczyli. Prawdopodobnie dojdzie do ślubu, ale ona przeżywa kryzys, kryzys związany z własnymi wyborami. Nie wie, czy dobrze postępuje, a jednocześnie to, co najbardziej jej ciąży, to monotonna Praca. Ona jest tłumaczką w jakimś biurze tłumaczeniowym i oczywiście pracy ma dużo, ale jest to bardzo trudna praca, praca nudna, praca, która też nie przynosi jakichś tam większych korzyści materialnych. I dziewczyna dochodzi do takiego punktu, że staje przed ścianą i sama zgłasza się do szpitala psychiatrycznego z prośbą o pomoc. I rzeczywiście zostaje tam przyjęta, spędza pewien czas w szpitalu, dostaje dobrane leki i może już się wypisać, tym bardziej, że jest tam na własną prośbę. I ta para, no, która para nie jest, ale para przyjaciół. Dostaje od znajomej propozycję wyjazdu do Toskanii do willi. To jest znajoma tego pisarza, bo to on się obraca w takim towarzystwie osób zamożnych, których stać na utrzymanie w willi za granicą. I oni tam wyjeżdżają, żeby przy basenie, w pięknych okolicznościach przyrody, pod toskańskim słońcem przemyśleć swoje życie, zastanowić się, jakie kroki podejmą, gdy wrócą z powrotem do kraju. Ta książka jest o czymś takim. O problemach, które są problemami, ale może nie takimi, które mogłyby zdruzgotać ich życie. Zeręczyny można zerwać, pracę można zmienić. To, że wyda się prawda o, o tym, że pisarz konfabulował, wymyślając swoje książki, to przecież nic strasznego. Niech mówią, tak? Najważniejsze, żeby mówili, czy mówią dobrze, czy źle. Przełoży się to na pewno na sprzedaż książek. Więc tematy wydumane, ale czyta się to całkiem przyjemnie. Rzeczywiście nie jest to powieść, która zostanie z Wami na całe życie, ale na pewno umili Wam czas gdzieś na leżaczku, w ogródeczku, być może nawet w wili w Toskanii. Także pamiętajcie o znakach Zodiaku, kiedy będziecie wyjeżdżali na wakacje w tym roku. Kolejna książka jest zupełnie inna. Problemy są tutaj rzeczywiście realne, problemy są poważne, problemy są takie, które mogą wpłynąć bardzo znacząco na, na życie człowieka. A tym człowiekiem jest Carlotta, która jest także w tytule tej książki. Wszyscy mieli w dupie, co stało się z Carlottą. Taki jest tytuł książki, bardzo chwytliwy. Napisał tę powieść James Hannam i opowiada o czarnoskórej kobiecie, która staje przed komisją w więzieniu, komisją do spraw warunkowego zwolnienia. Ona odsiedziała większość swojego dwudziestokilkuletniego 20, 20 wyroku, który dostała za napad z bronią w ręku na sklep. Ale Carlotta zrobiła to dawno temu, kiedy jeszcze była Czarnoskórym, młodym mężczyzną, mieszkającym chyba w Nowym Jorku. Ale wiecie, co, nie pamiętam, nie chciałabym skłamać w każdym razie w jakimś w dużym mieście amerykańskim. Kiedy skazano ją na długoletnią karę więzienia, postanowiła zmienić coś w swoim życiu, postanowiła być sobą. I z Denisa zmieniła się w Carlotte. I teraz jako kobieta staję przed tą komisją i Zostaje warunkowo wypuszczona. Natomiast cały świat dookoła niej, jakby się sprzysiągł, by utrudnić jej powrót do społeczeństwa, by utrudnić jej spełnienie warunków zwolnienia warunkowego. Wszystko staje na głowie, wszystko nie układa się po jej myśli, i ona naprawdę bardzo chce pozostać na wolności. Ona naprawdę robi wszystko, ale środowisko, z którego pochodzi, miejsce, w którym mieszka, jej znajomi, oni wszyscy stoją na granicy prawa. A ona nie ma się gdzie podziać przecież nie jest w stanie rzucić wszystkiego i wyjechać w drugi koniec kraju, bo nie ma za co. Jest to naprawdę bardzo fajna książka. Niezwykle mi się podobała. To jedna. Z najfajniejszych, jakie przeczytałam w ostatnich tygodniach. Ponieważ pokazuje, że człowiek czasami nie jest w stanie pokonać barier, które stoją mu na drodze. Chociażby stawał na rzęsach, nie przeskoczy wszystkiego. Czytajcie tę książkę, ale ostrzegam, wulgarny język. Dużo tutaj jest żartów sytuacyjnych, rzeczywiście można się pośmiać, ale jest to książka dla tych, którym nie przeszkadzają liczne przekleństwa. Bo jest ich tutaj naprawdę dużo. No wiadomo, Carlotta 20 lat siedziała w więzieniu. Ona nie posługuje się językiem wersalskim. Ona też pochodzi z pewnego środowiska i też do niego wraca. Więc no, mówi tak, jak się mówi u niej na dzielnicy. Więc polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że to jest książka, która bardzo mi się podobała, więc jeżeli lubicie czytać to, co ja, jeżeli nie zawiedliście się na moich polecankach, to karlota będzie na pewno dla Was. Następna książka to jest taki reportaż historyczny napisany przez Michaela Palina. To jest jeden z członków grupy Monty Pythona, ale on nie tylko jest aktorem, nie tylko jest komikiem, on także pisze książki, i to nie jest pierwsza, którą przeczytałam. Wiem, że czytałam jeszcze jedną o Korei. Ta wydaje mi się lepsza, jest taka lepiej przebadana, jest bardziej przemyślana, ta książka sięga głębiej niż ta o Korei. Szaleństwo w ciemnościach czyli tragiczna historia zaginionego statku Erebus. Już wam mówię, co to jest za statek. Jeżeli czytaliście Terror Dana Simonsa, powieść, to właśnie tam występował zaginiony statek Erebus. To były dwa bliźniacze statki, które wypłynęły w bardzo ciężką arktyczną podróż i nigdy nie wróciły. Palin zajął się tylko tutaj Erebusem. O terrorze oczywiście wspomina, ale Erebus jest głównym bohaterem tego reportażu. Opowiada o tym statku od samego początku, odkąd on zszedł ze stoczni. Najpierw służył jako statek wojskowy, patrolował, zdaje się, może Śródziemne czy okolice Europy Południowej, a dopiero potem został przekształcony w statek, który miał wypłynąć w podróże. Podbiegunowe. I Palin opowiada całą tę historię okrętu, ale także ludzi, którzy na nim służyli. Opowiada, jak doszło do tego, że Erebus zaginął, i jak doszło do tego, że został po wielu, wielu latach odnale odnaleziony. To nie jest historia, która byłaby mi nieznana. Ja przeczytałam terror wiele lat temu. Zachwyciłam się tamtą opowieścią i czytałam dużo artykułów na temat obu tych statków, na temat wyprawy Franklina i Croziera. I wiem dużo na ten temat. Ta książka nie pogłębiła mojej wiedzy za bardzo i moim zdaniem jest napisana w taki sposób, który nie porusza. Można napisać świetny reportaż historyczny, który sprawia, że gdzieś tam głos nam więźnie w gardle, że zaczynają nam się pocić dłonie, bo tak bardzo przeżywamy. Tutaj raczej tego nie ma. Przepraszam, spadają mi książki. Palin nie potrafił tego tak przedstawić. To są bardziej suche fakty, suche obserwacje. Nie ma tutaj czegoś takiego, co potrafią niektórzy pisarze. Pisząc także reportaże, nie tylko powieści. Ale jeżeli nie znacie tej historii, to może być dobre na początek. Więc absolutnie nie przekreślam, polecam, ale ostrzegam, że raczej większych emocji tutaj nie będzie. Zakopane artystek. Ta książka wpisuje się w dość popularny ostatnio trend, aby opowiadać historię, różnych miejsc, historie różnych epok poprzez punkt widzenia kobiet. Kobiet, które oczywiście, jak wiemy, bardzo często były pomijane albo bardzo marginalizowane przez mężczyzn i przez dokonania mężczyzn. I Natalia Budzyńska napisała Zakopany Artystek, w którym przedstawia Końcówkę XIX wieku, początek wieku XX, mniej więcej do II wojny światowej, może trochę później, i zakopane, do którego przybywały bądź też mieszkały tam na stałe artystki czy to aktorki, malarki, pisarki, ale także artystki, które zajmowały się tworzeniem kilimów i batików one robiły bardzo dużo różnych rzeczy. A oczywiście bywa, bywały związane bądź też przyjaźniły się z mężczyznami, którzy kojarzą nam się z Zakopanem. Czy nie wiem, z Witkacem na przykład, czy Szymanowskim i wieloma innymi. I są to naprawdę bardzo ciekawe opowieści, które moim zdaniem warto poznać, bo, bo widzimy tutaj na przykład Zofię Nałkowską tak, jak widziały ją znajome z tamtych czasów. I widzimy. Także znaną przedwojenną aktorkę Helenę Modrzejewską i wiele, wiele innych pań. Niektórych z nich w ogóle wcześniej nie znałam, więc się bardzo cieszę, że mogłam je poznać. I one były bardzo twórcze, bardzo kreatywne. One starały się zmieniać zakopane, one starały się organizować życie kulturalne, zdobywały nagrody, wyjeżdżały za granicę. Miały wystawy w różnych miastach w Polsce i za granicą. Naprawdę bardzo, bardzo wiele zdziałały. I jest to dziwne, że my tak niewiele o nich wiemy. Więc czytajcie Natalia Budzeńska Zakopane artystek. I teraz mam książkę, która podczas lektury budziła dość duży mój sprzeciw. Być jak Caravaggio napisał ją Toni Tetro i Tony Tetro jest znanym, aż boli mnie to słowo, no ale okej, okay, jest znanym, fałszerzem znanych dzieł sztuki. Zaczynał od fałszowania mniejszych jakichś obrazków, grafik i posunął się nawet do tego, że namalował obraz, który wzorował na dziełach Caravaggia. I Tony Tetro opowiada o tej swojej, Fałszerskiej karierze. Opowiada o swoim życiu takiego cwaniaka, trochę gangstera, gościa, który jak jest przy kasie, to przepuszcza ją na dziwki, wino, śpiew i narkotyki. Co bardzo mi się nie podobało. Ale też były takie fragmenty, które mi się podobały. Kiedy on opowiadał, w jaki sposób zabierał się do stworzenia fałszywki jakiegoś. Dzieła. On generalnie nie, nie robił kopii znanych obrazów, lecz malował obrazy w typie danego artysty, twierdząc, że jest to jakieś na przykład odnalezione dzieło, że ktoś je miał w domu i dopiero teraz wystawił na aukcję i tak Musiał podrobić papiery, musiał także podrobić materiały, którymi malował, którymi wykonywał. Płótno, czy jakieś inne podłoże, na którym to dzieło sztuki miało powstać. Więc te technikalia bardzo mi się podobały. Natomiast strasznie mi się nie podobało życie tego gościa: takiego beztroskiego, bez żadnych skrupułów moralnych. On też pokazał, na jakich zasadach działa rynek sztuki, ponieważ marszandzi, którzy sprzedawali te jego dzieła. Doskonale wiedzieli, co sprzedają. Oni wiedzieli, że już to nie jest oryginał, ale tak naprawdę liczy się kasa, kasa, kasa. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, to jak najbardziej. Natomiast, no, mnie to trochę bolało, ponieważ, idąc do galerii, chciałabym mieć pewność, że to, co tam wisi, wyszło spod pędzla artysty, który jest podpisany a nie jakiegoś toniego tetro czy innego fałszerza, bo przecież on nie był jedyny, nie jest jedyny, który działa na rynku. Więc no, jest to dla mnie przykre, no ale informuję, że pojawiła się taka książka i być może będziecie się chcieli z nią zapoznać tak jak ja się z nią zapoznałam. I ostatnia książka 40 haseł o demokracji. To jest książka wydana przez dwie siostry, wydawnictwo Dwie Siostry, ale także przez wydawnictwo sejmowe, z tego co widzę. I to książka dla dzieci, która uczy, czym jest demokracja. Jest, proszę bardzo, jest bardzo ładnie ilustrowana. I mamy tutaj takie hasła jak wybory, sejm, senat, prezydent, premier, demokracja, demokracja parlamentarna, cisza wyborcza, kampania wyborcza, konstytucja 3 maja. Generalnie ułożone są te hasła, tak jakby historycznie, od tego, czym jest demokracja poprzez właśnie konstytucję. Mamy tutaj wyjaśnione takie hasła, jak na przykład liberum, veto. Mamy także powiedziane, co to jest referendum. Myślę, że dzieci, które interesują się tym, o czym słyszą w telewizji, dzieci, które mają potrzebę zgłębiania Różnych informacji, będą z tej książki zadowolone. Tak więc informuję Was, że właśnie się ukazała, bądź też za niedługo się ukaże. Nie wiem dokładnie, czy już weszła do, do takiej regularnej sprzedaży, ale ja ją przeczytałam z zainteresowaniem. Wydaje mi się, że jest. Bardzo ładnie ilustrowana, napisana w sposób logiczny i zrozumiały, nada się dla takich dzieci 10, 12, 13, może nawet troszkę starszych, aby dowiedziały się, na jakiej zasadzie po prostu działa państwo. I to by było na tyle. Była dzisiaj mieszanka różnych stylów, różnych książek, różnych tematów. Mam nadzieję, że nie było to dla Was nudne, że zostaliście do samego końca i że wrócicie za tydzień, aby znowu posłuchać, jak opowiadam o kolejnych przeczytanych przeze mnie książkach. Do zobaczenia, pa 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 pa.